Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <mumbles> papam Jezus Chrystus ma boską władzę sądzenia. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 30 września 1987 roku. Bóg jest sędzią żywych i umarłych, sędzią ostatecznym, sędzią wszystkich. W katechezie, która poprzedziła stąpienie Ducha Świętego na Pogan, święty Piotr nazywa tak Chrystusa, Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Ta boska moc i władza jest już w nauczaniu Chrystusa związana z Synem Człowieczym. Znany tekst o sądzie ostatecznym w Ewangelii Mateuszowej zaczyna się od słów gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich jak pasterz oddziela owce od kozów. W dalszym ciągu mowa jest o przebiegu sądu oraz o wyroku na korzyść sądzonych. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata, z drugiej strony zaś o wyroku skazującym. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Jezus Chrystus, syn człowieczy, jest zarazem prawdziwym Bogiem, ponieważ posiada boską władzę sądzenia ludzkich czynów i ludzkich sumień. A władza ta jest ostateczna i uniwersalna. Chrystus wyjaśnia, dlaczego on właśnie posiada te władze, mówiąc: Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Władza ta jest związana z mocą dawania życia. Albowiem, jak ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. Podobnie jak ojciec ma życie w sobie, tak również dał synowi. Mieć życie w sobie samym, przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Słowa te wskazują wyraźnie, iż boska władza sądzenia została związana z posłannictwem Chrystusa jako zbawcy, jako odkupiciela świata, i samo sądzenie należy do dzieła zbawienia. Do porządku zbawienia. Jest ostatecznym aktem zbawczym. Celem bowiem sądu jest uczestnictwo w bożym życiu jako ostateczny dar dla człowieka, ostateczne wypełnienie jego odwiecznego powołania. Łączy się to zarazem z zewnętrznym objawieniem chwały ojca w jego synu jako odkupicielu człowieka. Albowiem, syn człowieczy przyjdzie w chwale ojca swego i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Porządek sprawiedliwości od początku został wpisany w porządek łaski. Sąd ostateczny ma stanowić definitywne potwierdzenie tej więzi. Chrystus wyraźnie mówi, że sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie ojca. Ale niemniej wyraźnie zapowiada odrzucenie tych, którzy dopuszczają się nieprawości. Jak wynika z przypowieści o talentach, miarą sądu będzie współpraca z darem otrzymanym od Boga. Współpraca z łaską, lub też jej zaniedbanie. Boska władza sądzenia wszystkich i każdego jest udziałem Syna Człowieczego. Klasyczny tekst w Ewangelii Mateuszowej w sposób szczególny uwydatnia prawdę, że Chrystus spełnia tę władzę nie tylko jako Bóg Syn, ale zarazem jako człowiek. Spełnia ją i wydaje wyroki. W imię solidarności z każdym człowiekiem, który od innych ludzi doznaje dobra lub zła. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Lub też byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Podstawową materią sądu są uczynki miłości względem człowieka, bliźniego. Chrystus z tym właśnie bliźnim się utożsamia. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A wszystko, czego nie uczyniliście, tegoście i mnie nie uczynili. Wedle zapisu Mateusza Sąd będzie nade wszystko z miłości, jednakże ludzie będą sądzeni bez wątpienia, także ze swej wiary. Kto się przyzna do mnie wobec ludzi przyzna się i Syn Człowieczy do Niego wobec aniołów Bożych. Kto się mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca. W świetle Ewangelii jest prawdą wiary, a jest to jedna z prawd podstawowych, że Bóg jest sędzią wszystkich, a władza ta ma charakter ostateczny i uniwersalny. Te władze Ojciec przekazał Synowi, w ścisłej łączności z jego posłannictwem zbawienia. Świadczą o tym w sposób szczególnie wymowny słowa Jezusa w nocnej rozmowie z Nikodemem. Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Jeśli Chrystus, zwłaszcza wedle synoptyków, jest sędzią w znaczeniu eschatologicznym, to zwłaszcza według Ewangelii Janowej boska władza sądzenia zostaje niejako umieszczona wewnątrz boskiej woli zbawienia, jaką wyraża całe mesjańskie posłannictwo Chrystusa. Przyszedłem na świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić. Chrystus jest nade wszystko zbawicielem. Nie uważa za swe posłannictwo sądzić ludzi według zasad tylko ludzkich. Jest przede wszystkim nauczycielem dróg zbawienia. A nie oskarżycielem winnych. Nie mniemajcie, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz. O mnie bowiem on pisał. Na czym więc polega sąd? Jezus odpowiada: Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Wypada przeto powiedzieć, że wobec tego światła, jakim jest Bóg objawiony w Chrystusie, wobec tej prawdy niejako same uczynki sądzą każdego. Wola zbawienia człowieka ze strony Boga ma swój ostateczny wyraz w słowach i czynach Chrystusa. Przez całą Ewangelię aż do paschalnej tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Staje się równocześnie najgłębszą podstawą, niejako centralnym kryterium sądu ludzkich czynów i ludzkich sumień. W tym przede wszystkim znaczeniu Ojciec cały sąd przekazał Synowi, ofiarowując w nim każdemu człowiekowi możliwość zbawienia. W tym znaczeniu został już osądzony człowiek, o ile odrzuca tę możliwość. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony. Nie wierzy to znaczy właśnie odrzuca zbawienie ofiarowane człowiekowi w Chrystusie. Nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Tę samą prawdę wyrażają również słowa proroctwa starca Symeona, zapisane w Ewangelii Łukaszowej o tym, który przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, czy też o kamieniu, który odrzucili budujący. Jest więc pewnikiem wiary to, że ojciec cały sąd przekazał synowi. Boska władza sądzenia, która jest udziałem Chrystusa, świadczy, że on, syn człowieczy, jest prawdziwym Bogiem. Ponieważ tylko Bóg ma władzę sądzenia. Kiedy władza ta zostaje dogłębnie zespolona z wolą zbawienia, jak to wynika z Ewangelii, wówczas objawia się w niej na nowo Bóg Przymierza, który przychodzi do ludzi jako Emanuel, aby wyprowadzić ich z niewoli zła. Objawia się Bóg, który jest miłością. W ten sposób ulega sprostowaniu, ów aż nadto ludzki sposób pojmowania sądu Bożego. Jako bezdusznego aktu sprawiedliwości czy wręcz zemsty. W rzeczywistości sąd ostateczny, jak wyraźnie wynika ze źródeł biblijnych, jawi się jako ostatnie ogniwo Bożej Miłości. Bóg osądza, gdyż kocha. Osądza w imię miłości. Władza sądzenia, którą ojciec przekazał Chrystusowi, jest na miarę miłości Ojca i naszej wolności. Nasze katechezy środowe są skupione wokół tajemnicy Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Dzisiaj szczególnym tematem jest Chrystus jako ten, który będzie sądził żywych i umarłych. Tak wyznajemy w składzie apostolskim. Przejdzie sądzić żywych i umarłych. I jest to prawda wiary głęboko wpisana w całe objawienie, w Ewangelię, w tradycję, w świadomość Kościoła. Ten sąd, który Ojciec oddał Synowi, jak czytamy w Ewangelii, świadczy o Chrystusie jako o prawdziwym Bogu, ponieważ ostateczny sąd o czynach człowieka, ostateczny sąd nad sumieniami ludzkimi, może należeć tylko do Boga. Jeżeli Chrystus ma sądzić żywych i umarłych, to jest prawdziwym Bogiem. Równocześnie podkreśla, że ten sąd, który będzie spełniał jako Bóg, Syn, będzie spełniał jako prawdziwy człowiek, jako Syn człowieczy. I w tym wspaniałym przemówieniu w przypowieści z Ewangelii Świętego Mateusza o Sądzie Ostatecznym, przychodzi na sąd sen człowieczy. Prawda, na której się skupiamy dzisiaj w tej katechezie, odnosi się przede wszystkim do Chrystusa jako sędziego, a przez to samo do Chrystusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. To jest główny temat naszych kateches. Równocześnie trudno w obrębie tej prawdy nie dotknąć innej sprawy, mianowicie sprawy samego sądu. Czym będzie ten sąd? Jaki będzie ten sąd? Ten sąd, który ostatecznie spełni Bóg przez swojego syna prawdziwego zarazem syna człowieczego, człowieka, w stosunku do wszystkich ludzi. O tym wiele czytamy, wielokrotnie czytamy w Ewangelii. Dzisiaj w czasie tej katechezy starałem się główne wypowiedzi ewangeliczne zestawić. Ten sąd na pewno będzie postawieniem w świetle prawdy wszystkiego, co należy do dziejów człowieka. I indywidualnych, i zbiorowych, do dziejów całego stworzenia, postawienie w świetle Bożej Prawdy i równocześnie w świetle prawdy wewnętrznej każdego z nas. Bo przecież nosimy w sobie także i to wewnętrzne światło, światło sumienia, wedle którego spełniamy uczynki dobre lub złe. Równocześnie jest bardzo wyraźnie uwydatnione w Ewangelii, że ten sąd nie będzie przede wszystkim aktem samej sprawiedliwości ale będzie ostatnim aktem dziejów zbawienia. Chrystus to bardzo mocno podkreśla: nie przyszedł na świat po to, ażeby sądzić, ale po to, żeby świat zbawić. Będzie to jak gdyby ostatni owoc tego olbrzymiego wysiłku zbawczego Chrystusa i wszystkich, którzy z Nim są zjednoczeni, ażeby zwyciężyło dobro, ażeby zwyciężyła łaska, ażeby zwyciężyła miłość. Ostatni owoc tego olbrzymiego, zbawczego wysiłku Syna Bożego. Tak ukazuje się ten sąd, który równocześnie będzie aktem Bożej sprawiedliwości w świetle Ewangelii. I tak również my powinniśmy na ten sąd patrzeć, i tak winniśmy się do niego przygotowywać, w całym poczuciu wielkiej odpowiedzialności za ludzkie życie, za ludzkie czyny, za nasze sumienie. Równocześnie z całą gotowością współpracy z tym, który nie przyszedł na świat i nie stworzył świata przede wszystkim po to, ażeby ludzi osądzić, ażeby ludzi potępić, ale ażeby ich zbawić. I za to zbawienie, a więc także i za ten ostateczny sąd dał Bóg swoje życie, zapłacił cenę krzyża i zmartwychwstania. To wszystko są elementy, które musimy włączyć w nasze myślenie o sądzie ostatecznym o sądzie Bożym. Niemniej jednak trzeba, ażebyśmy nigdy o tym sądzie nie zapominali i żebyśmy nigdy tej ostatecznej perspektywy naszego życia, naszego ludzkiego bytowania i powołania nie tracili z oczu. Tu chodzi równocześnie o dobro każdego człowieka, o dobro każdego człowieka na ziemi polskiej. Powiedzcie to wszystkim na naszej ojczystej ziemi: świadomość sądu Bożego, świadomość sądu Chrystusa. Tego zbawczego sądu jest źródłem mocy. Niech ich to umocni. Kater noste, pieżinieni czelik, czanki czółnocne. Adleni jadł, i jak wolunta szczupła. Sì, in cielo ed in terra. Padre nostro, quotidiano da noi e è, che vita nostra, sì, nel mitimus, nostri del nostro inizio, dei vittoriosi nostri, e tre lo si induca in tentazione.